Jak grom uderzy, i od jutra albo od dzisiaj będzie nam się chciało. Jaki przykład? O! Motywacja nie istnieje. Mega wszechstronna dyscyplina. Energia na sali jest po prostu nie do opisania. Być, a nie mieć. Cześć, jestem Anka, trenerka, blogerka, przedsiębiorczyni i mama dwóch dziewczynek. Lubię ćwiczyć, ale i trenować. Dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Wawer, zwany Chris, trener personalny, instruktor fitness, człowiek z długoletnim doświadczeniem. Chris, zanim przejdziemy do rozmowy, malutki prezencik dla ciebie, do odpakowania w domu. Na dół możesz położyć sobie, żeby nam nie przeszkadzał. Chris, jesteś znany. Masz szereg już lat, można powiedzieć, doświadczenia. Dziewczyny tutaj, które ćwiczą razem ze mną, też Cię znają, chwalą tre, Twoje treningi, ale powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z fitnessem? Z fitnessem. z fitnessem. W ogóle ze sportem. Ze sportem to zaczęła się przygoda tak naprawdę już w wieku, myślę, że pięciu lat. Piątego roku życia, bo wtedy rodzice zapisali mnie na basen. Miałem wadę postawy i to jakby było <noise> głównym celem, było skorygowanie. Po, skorygowanie tej wady postawy, bo trafiłem akurat na mądrego lekarza, który powiedział, że basenem się to poprawi. I faktycznie po kilku latach ta wada postawy się bardzo, bardzo, no bardzo się ta sylwetka zmieniła i poprawiła się ta wada postawy. E, później mm, dołączyłem do tego. Arsenałek moich aktywności judo, więc przez sześć Najlepsza, lat... słyszałam, że judo jest to najlepsza podstawa motoryczna, która daje ci podstawę do każdego sportu w przyszłości. Tak, zdecydowanie mogę się pod tym podpisać obiema rękami, bo jakby rozwój motoryczny, wszystko jest tutaj na bardzo fajnym poziomie. Jeszcze jak się natrafi na fajnego trenera, który nie będzie dzieciaków jakby od razu pchać mhm. na zawody, tylko. Podstawowe rzeczy, jakąś tam sprawność stawia na pierwszym miejscu, no to jak najbardziej jest to mega mega wszechstronna dyscyplina, która uczy bardzo wielu rzeczy. Też uczy upadać, co później się mi kilka razy przydało w życiu. Także to judo było kolejnym, kolejnym etapem, więc było i judo i pływanie. I to jak te aktywności gdzieś tam w tygodniu było w sumie chyba te cztery treningi, więc tak no trochę tego było, ale też bez przesady. Wiadomo, że kiedyś jeszcze też się więcej chodziło na podwórko, grało się w piłę, więc tego ruchu było naprawdę sporo. Później z tego judo, jakby troszkę tak płynnie się to zaczęło, wszystko przechodzić w takim trochę innym kierunku, bardziej tanecznym, więc była capoeira, więc o! elementy sztuk walki połączonych z tańcem. No i później był taniec jeszcze przez chwilę, gdzie tam, tam jest... w międzyczasie właśnie Towarzyski? też pływanie cały Nie czas. Widzę cię. Towarzyski. Był w przedszkolu jeszcze chwilowy etap, ale to nawet nie będę o tym tam wspominać za bardzo. Był raczej taniec hip-hop, house, kramp takie gatunki bardziej tego typu. Kris, to dlaczego ty jeszcze nie poprowadziłeś takiego wyzwania tanecznego? No, no muszę wiesz, się dowiedzieć wszystko, dopiero teraz. Wszystko jest przed nami. Ja muszę po kolei, wiesz, odkrywać karty. Nie mogę wszystkiego od razu dać. No. Także ten taniec był później, no i jakby poszedłem na WF i na WF-ie mi się już też trochę zmieniało myślenie, bo już trzeba było pomyśleć na ten... Przyszłościowo. Tak, przyszłościowo bardziej, jakby tutaj zarabiać na życie. A idąc na WWeb wiedziałem, że ben, nie będę nauczycielem wychowania fizycznego. To samo miało. szukałem jakby też alternatyw do tego i... No i znalazłem się gdzieś tam na siłowni, żeby troszkę tą sylwetkę poprawić. Jak zacząłem chodzić na zajęcia fitness, to poznałem też takiego fajnego instruktora, który no. Jakby no troszkę mnie tak mocniej rozkręcił w tym wszystkim. Chociaż po prostu naprawdę... zaszczepił cię. Tak, zaszczepił mnie z tym z tym fitnessem i faktycznie chodziłem na niego do niego, znaczy raz w tygodniu na początku, później tam częściej, choć troszeczkę. No ale siłownia tak przez ten pierwszy rok była tak dosyć intensywnie dołączone do tego był fitness, więc to wszystko tak już ładnie szło. Potem zrobiłem kurs na instruktora i no i zostałem tak Pół roku później już pierwszą pracę udało mi się zdobyć. Także tak to mniej więcej wyglądało. Mhm. W głównie, głównie siedzisz na sali fitness czy na siłowni? Prowadziłeś kiedyś zajęcia takie grupowe, czy stricte jakby od razu poszedłeś na siłownię? Y przygoda z siłownią jakby samym najpierw moim celem na siłowni było właśnie rozbudowanie sylwetki, żeby jakby prezentować się lepiej na zajęciach, bo zacząłem od zajęć grupowych. Więc te zajęcia grupowe były na samym początku i były w głównej mierze. Gdzieś tam pracowałem też jako taki tak zwany gym instruktor, czyli po prostu taki instruktor na siłowni, który też pomagał ewentualnie ćwiczącym. Chodził, kręcił się po siłowni. I... Jak pokazywał, jak ćwiczyć tak, na jeśli ktoś miał pytania, to po prostu w ramach mojego dyżuru robiłem, pokazywałem to wszystko i tak. Ale głównie, jakby moim oczkiem wtedy były zajęcia fitness. Do momentu, w którym stwierdziłem, że już te 15-20 godzin fitnessu jest już dosyć wyczerpujące, a chciałbym jeszcze robić właśnie coś dla siebie, lubiłem też inne aktywności, więc jakby swój trening też już nie miałem siły za bardzo. No także tego fitnessu było z czasem. Troszkę mniej i to wszystko jakby przechodziło później płynnie w treningi personalne. Więc mm -hmm. teraz jest głównie trening personalny z akcentem zajęć grupowych, które tak już właśnie bardziej prowadzę hobbystycznie, bo po prostu mm, sprawia mi to mega megafan. mega fan prowadzenie tych zajęć. Energia na sali jest po prostu nie do opisania, zupełnie inna niż na, niż na takim treningu personalnym. Także mm -hmm. tak, to, mm -hmm. tak to wygląda. Jak wygląda Twoja codzienna rutyna? Codzienna rutyna. No, najczęściej jest ona zależna od tego, jak mam poukładane treningi, mm -hmm. bo nie oszukujmy się, ludzie chcą trenować albo rano, albo po południu, więc najczęściej właśnie praca jest. Tak, to jest właśnie taki specyfik tej pracy, tak, nie, że tak, tak, tak. ludzie albo właśnie przed pracą, albo, albo po, po pracy. pracy. Natomiast wstajesz i zaczynasz co? Od szklanki wody czy od kawy? Zaczynam raczej od szklanki wody. Yy, Jaki przykład? Na no. szklanki wody. Jakoś tak po prostu lubię. No Gdzieś tam zawsze stoi ta woda przy łóżku, uh -huh. i zanim wyjdę, to tamte, no nie wiem ile. No, już Nie będę mówić dokładnych ilości, ile tam wypijam, ale przykładowo. Dwie no, takie, tak. No, uh -huh. Dwie takie szklaneczki wody konkretne sobie wypijam. Yy, ogarniam się jakaś toaleta. Y, jeżeli mam już gotowe posiłki na, na śniadanko, no to zabieram, po prostu lecę do pracy, robię treningi. Po treningach pewnie, po treningach dopiero przychodzi czas na śniadanie. Więc też tego śniadania nie jem od razu po przebudzeniu i dopiero w momencie, kiedy faktycznie już czuję się taki głodny, wtedy koło 10, 11 jem sobie śniadanko. Jeżeli jest to dzień treningowy, to robię trening. No i po treningu dalej później uzupełniam straconą energię i druga jakby porcja treningów personalnych i. No i tak. Tak to mniej więcej wygląda. Mm -hmm. Twój trening starasz się wrzucić pomiędzy jednostki treningowe, jakby pracowe, czy masz do tego osobny dzień? Jak, jak, kiedy trenujesz? Yy, znaczy, przede wszystkim trenuję wtedy, kiedy nie prowadzę też zajęć grupowych, bo zajęcia grupowe. wyczerpują. Tak, są wyczerpujące, znaczy zwłaszcza te formy, które akurat ja prowadzę. Jest to tabata i są to zajęcia ze sztangami, także po prostu są to intensywne formy, które traktuję też jako swój trening. Więc taki swój trening na siłowni wrzucam pomiędzy, pomiędzy te treningi. No i najczęściej gdzieś tam w środku dnia jest to godzina 11, właśnie między 11 a 14. A ile razy w ciągu dnia? W ciągu, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dnia. W ciągu tygodnia swoich takich treningów na siłowni aktualnie robię dwa. I tylko na no to są takie treningi tam od półtorej do dwóch godzin. Lubię się troszeczkę tam Zajechać, plus treningi plus... grupowe. Tak, i to jest około 4 godzin jeszcze. Czyli, czyli... tak naprawdę trenujesz, można powiedzieć, 6 razy... 6, w... Tak, 6 godzin w tygodniu mniej więcej. No tam nawet może być troszkę więcej. No. To coś koło tego. Mhm. Chris, powiedziałeś, że zabierasz posiłki do pracy, czyli przygotowujesz sobie sam, czy korzystasz z jakiegoś cateringu? Jak wygląda twoja dieta? Przygotowuję sobie sam. Lubię wiedzieć, co tam mam w tym śniadanku. Mam już tak wypracowany schemat jedzenia, że nie potrzebuję żadnego cateringu, ponieważ mniej więcej wiem, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywam. I liczysz e czy nie? Nie liczę. Policzyłem jeden raz w życiu, ostatnio, z czystej ciekawości, ile jem kalorii wyszło mi 3000. Wow. więc Obstawiam, że. No to był taki powiedzmy dzień treningowy, więc obstawiam, że między 2,5 a 3000 kalorii w ciągu dnia przyjmuję. I są to aktualnie trzy posiłki, mhm. więc takie w okolicach pewnie tych 1800, 1000 kalorii każdy posiłek. Okej, okay. czyli bardzo duży. Dla większości osób może to nie być dobre nie. rozwiązanie, natomiast dla osób uważam, ćwiczących. To jest to fajne rozwiązanie, że jesz z trzy, jest duża przerwa między posiłkami, jest duża energia po posiłku mm -hmm. od razu. Czy z tego, co mówisz, można stwierdzić, że masz jakieś takie okno żywieniowe, nie? że jesz mm -hmm. powiedzmy dopiero od tej godziny dziesiątej, tak, pewnie jedenastej, no, a kończysz? Kończę, no jakby jeżeli mi na to pozwala praca, to koło dwudziestej max bym chciał zjeść, dziewiętnasta, dwudziesta, tak mniej więcej kończę. Mm -hmm. No gdyż... Kładę się spać około 22.00, 22.30. Jeżeli mam na rano w pracy, a najczęściej mam na siódmą rano do pracy albo na szóstą, no to żeby tego snu było też odpowiednia ilość, no to i żeby ten sen był też odpowiedniej jakości, to przed snem też nie chcę się najadać za bardzo, mm -hmm. więc y tak. Wychodzisz, kiedyś z założenia, że trenerzy to jest trochę inna grupa niż przeciętny Kowalski. Jest na takim etapie, że musi jeszcze liczyć tą kaloryczność, czy po prostu? Trenerzy, myślę, że nie. Jeżeli ktoś, jakkolwiek, jakby mm, myślał nad tym, co jadł, jakie porcje mniej więcej je, to raczej te porcje są podobne. Mniej więcej już tak na oko można wy, już można wyliczyć sobie, ile tam jest tego wszystkiego. Ktoś tam, powiedzmy, je, nie wiem, na obiad 200 gramów jakiegoś nie wiem, kurczaka, no to. Więcej... Ja nie liczę kalorii, ale na przykład ważę sobie produkty typu makaron, ryż i powiedzmy, że na obiad tak, że na obiad jest to 120 do 150 gramów, i wtedy na przykład wiem, że tyle po prostu zjem. No bo jakbym miał więcej, to wiem, żebym tego już nie, nie przejadł. przejadł. No, mhm. Więc mniej więcej jakby sobie produkty ważę. Czasami właśnie tego typu, właśnie typu węglowodane, żeby tak mniej więcej właśnie wiedzieć w ciągu dnia, jak to, jak to wygląda, jak się sytuacja ma, czy zjem więcej na śniadanie jakichś makroelementów, czy zjem więcej na do obiadu, wtedy mhm. mogę sobie pozwolić na więcej. Ale też... Tak czy siak w jakimś takim no w jakiś takich ryzach mhm. musisz być. Jestem, bo gdybyś sobie jestem. pozwolił pewnie na więcej, na częstsze posiłki, na coś w ogóle jeszcze niezdrowego, jakieś fast. Food, od jem, czasu, do czasu? jak najbardziej jem. Jakby ja mam taką zasadę i myślę, że to jest bardzo zdrowa zasada 80 do 20. Mm -hmm. 80% staram się jeść zdrowo, czysto, zdrowo. Czysto. Natomiast te 20% sobie pozwalam. Są tam, jest jakaś czekolada, są jakieś burgery, są, jest pizza. Także wszystkie te takie fast foody są, tylko oczywiście jakby Odpowiednie w odpowiedniej ilości. ilości no. mhm. Ale też staram się naprawdę nie katować tym, bo jakbym jeszcze musiał myśleć, że zjadłem za dużo albo za mało, to też na głowę siada. I to nie ma wtedy takich fajnych rezultatów, bo. No tak. Czysta głowa daje tak. lepsze efekty. Chris, mając tak aktywny tryb życia i prowadząc tyle treningów, trzymając dobrą Michę, czy jeszcze dodatkowo się suplementuje, czy w ogóle ten temat nie istnieje dla Ciebie? Suplementuje się jak najbardziej. Czym? Z czasem jest tego troszkę więcej. No bo kiedyś, jak człowiek był troszkę młodszy, to jednak tej energii było więcej, szybciej się regenerował organizm i nie potrzeba było tego wszystkiego. Natomiast w pewnym momencie też chciałem mieć troszkę lepsze efekty i, i po prostu ta suplementacja jest dosyć istotna, żeby się dobrze regenerować, żeby później po prostu dobrze funkcjonować. Z takich suplementów, które, które stosuję, no to jest to kratyna. Mhm. i Czasami przed treningiem też są takie różne preparaty przedtreningowe, które po prostu sprawiają, że na treningu jest lepsze pobudzenie. W tych preparatach najczęściej po prostu jest dużo kofeiny, duża dawka kofeiny plus jakieś witaminy, tak żeby po prostu to skupienie na treningu było lepsze i żeby te efekty na treningu były też lepsze. Dodatkowo różne witaminy też, takie podstawowe, myślę witamina D, magnez, omega-3. I to jest chyba taka moja podstawowa suplementacja. Pewnie, gdybym, pewnie musiałbym sobie jeszcze zrobić jakieś badania, żeby zobaczyć, czy czegoś mam jakieś niedobór. Natomiast to są takie, uważam, że podstawy, jeżeli mamy aktywność fizyczną, że dobrze je po prostu brać. Mhm. Mm Chris, co powiesz na temat samodyscypliny, dyscypliny? Wiadomo, że tak mi się wydaje, osoby, które nie trenują, które nie są z branży naszej. To jednak szukają wszędzie i u każdego takiej motywacji. Myślą, że ona gdzieś kiedyś spadnie z nieba, jak grom uderzy i od jutra albo od dzisiaj będzie nam się chciało. Jak u Ciebie wygląda? Czy w ogóle wierzysz w motywację, czy po prostu zakasasz rękawy i zapierniczasz? Raczej... Mówię tutaj o Twoim treningu, tak? Mhm. Bo wiadomo, praca to jest zupełnie coś innego, mhm. ale jak skoro trenujesz sześć razy w tygodniu, to jak się do tego motywujesz? Czy potrzebujesz tej motywacji, czy po prostu masz taką samodyscyplinę i wiesz, że to musisz zrobić? Ja raczej tą motywację, jeżeli była motywacja jakakolwiek, to była na samym początku przez chwilę. Później jest już jakby ta dyscyplina. Ja też jestem związany ze sportem i ten sport też jakąś tam we mnie taką dyscyplinę wyrobił. Zwłaszcza właśnie to judo. Był właśnie taki trener, który jednak nas tam bardzo mocno dyscyplinował. Ale to też było fajne, bo przełożyło się to właśnie na późniejsze, na późniejsze etapy. I na to, że ja nie myślę, znaczy myślę czasami, że mi się nie chce na trening pójść, ale myślę sobie tak, że mam Szła go normalny. wpisany w kalendarz mhm. i. Po prostu pójdę i zrobię. Najczęściej jest to wygląda w ten sposób, że nie chce nam się bardzo pójść na trening, ale jak już przyjdziemy, zbierzemy się na ten trening, to potem to idzie super. Także ta motywacja, no. Trochę dla mnie, nie już, istnieje, dla mnie nie? już jej w pewnym momencie nie ma. Właśnie w pewnym momencie wchodzi ta dyscyplina i po prostu Osiągnięcie, jakaś taką rutyna. Ale dobra, czyli musisz mieć. Jakiś założony cel, wyglądasz świetnie. Jaka jest, jakby jaka jest ta samodyscyplina do tego, abyś robił te treningi? Podtrzymanie formy, nie wiem, większa siła? Po co to robisz? Ja głównie robię to po to, żeby tą formę utrzymywać i żeby dawać tą inspirację dla innych, mm -hmm. dla moich podopiecznych. Mm -hmm. Kiedyś jakby takiej formy nie miałem, a teraz jak już tą formę osiągnąłem, udało mi się to wszystko zbudować. No to też bardzo miłe jest, jak ktoś mówi, że chciałby wyglądać tak jak ja. Mm -hmm. Więc chciałbym Czyli to tą... jest tak naprawdę twoją motywacją. Tak. Motywacja połączona trochę z pracą. Tak. No i jakby też mam taki pewien cel ogólnie w swoim życiu, żeby w wieku 60 lat też wyglądać bardzo dobrze, także to kroczek Czyli po kroczku. Czyli cel jest też twoją motywacją, bo w wieku tak. 60 y, paru lat chcesz wyglądać tak jak wyglądać obecnie. Tak, no. <laughs> więc ogólnie no to... Y, też... A co byś powiedział właśnie wszystkim paniom, panom i jak się zmotywować? Czy w ogóle określać słowa motywację? Czy po prostu chcesz coś osiągnąć? Zapierniczaj na macie. Jaki jest twój, jaki jest twój tak. przekaz do podopiecznych? Jeżeli, znaczy przede wszystkim warto sobie ustalić cel. I ten cel musi być na tyle silny, że będziemy w stanie właśnie wstawać, na przykład rano przed pracą i będziemy w stanie pójść na ten trening, zrobić go. Wiem, że to może zabrzmi trochę tak. Banalnie. Banalnie, ale czasami trener personalny też jest motywacją. Jesteśmy z kimś umówieni, mm -hmm. no musimy wstać. Czasami mm -hmm. się nie chce, czasami się chce, musimy wstać. Wiemy, że jak się odwoła ten trening, no to wiadomo, kasa leci. Tak mm -hmm. więc jakby to też dla niektórych jest motywacją, i dużo osób mi mówiło, że jednak to umówienie się z kimś na trening jest, napędza go do działania dalej. Mm -hmm częściej odwołują treningi. Czyli mają słabszą tą motywację kobiety czy mężczyźni? Nie ma tutaj nie zauważyłem jakiejś takiej znaczącej różnicy, że faceci sami odwołują albo głównie kobiety. Raczej tak porównywalnie, bo są różne sytuacje, więc raczej porównywalnie. Mhm. Teraz aktualnie też trenuję więcej panów. Te proporcje też się zmieniały, ale aktualnie jest więcej panów, więc no, też najczęściej po prostu trafia na to, że panowie odwołują. Ale, mhm. ale panie też zdarza się. Także mhm. rzadziej, znaczy rzadko w ogóle się zdarza, że odwołują e, moje podopieczni, no ale się zdarza, zdarzają się takie sytuacje. Czyli można powiedzieć, że motywacja nie istnieje, należy sobie wytyczyć mhm. pewien cel i do niego dążyć poprzez samodyscyplinę. Tak. Pięknie podsumowane. Tak. <gryś> Chris powiedziałeś, że sport nauczył cię samodyscypliny, ale w jaki sposób on cię jeszcze budował? Nie mówimy tutaj o mięśniach, tylko o innym rozwoju. Co ci daje sport? Siłę, nie wiem. Y, dawał mi siłę też na pewno, y, jakby takie zaspokojenie trochę takich banalnych, męskich. Y, Rzeczy, typu troszeczkę jakaś rywalizacja. Jakby to też mi dawało to, że mogą gdzieś tam się sprawdzić. To też budowało moją samą że jednak w trakcie, w trakcie uprawiania jakiejś dyscypliny mamy ten proces. Ja ogólnie też jestem, jakby bardzo lubię sam ten proces. Już nawet cel jest ok, mamy ten cel, ale jakby najważniejszy w tym wszystkim jest ta cała droga, i ta droga musi nam sprawiać trochę radości. Zwłaszcza jeżeli jest to aktywność fizyczna, jeżeli chcemy ją uprawiać po prostu regularnie, to proponuję znaleźć sobie coś, co będziemy lubić robić. Wtedy faktycznie nie będziemy potrzebowali tej motywacji, wtedy po prostu motywacja jest totalnie zbędna, mhm. bo będziemy chcieli to robić. Ale myślisz, że sport na tyle cię wzmacnia psychicznie, że no na pewno każdy z nas przechodzi różne drogi w swoim życiu, mhm. są wzloty, upadki, gorsze dni, lepsze dni. Myślisz, że sport buduje cię od wewnątrz, że buduje. jesteś silniejszym człowiekiem, że się tak szybko nie poddajesz, tylko wiesz, ja na przykład mam coś takiego w sobie, że jak jest jakiś kryzys, zbieram się w sobie i działam i szukam hmm. rozwiązania, a nie siedzę na kanapie i nie płaczę. No, Uważam, że to daje sport, tą siłę, taką tak. niepoddawanie się dążenie do celu. No, nawet takim prostym przykładem było, jakby propozycja swojej strony odnośnie podcastu, ja czegoś takiego nigdy nie robiłem. Zauważyłam tą niechęć początku. Była taka trochę niechęć, ale właśnie stwierdziłem, że nie, no to jest, jest challenge, lecimy z tematem. No, zrobimy coś nowego, coś fajnego. Więc, no tak. Mhm. Tak, to, tak, to, tak to wygląda. Ten sport naprawdę daje dużo i dużo... Siły, po prostu tak, siły, siły, siły i takiej samodyscypliny, dyscypliny, co co na mówiliśmy. Na psychikę niesamowicie wpływa. Jakby ten trening też, no to jest też wyrzut hormonów, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Dużo osób przychodzi na trening w słabej formie, słabej kondycji, znaczy nie kondycji, tylko po prostu w słabej formie psychicznej. Wychodzą i mówią, że dzięki za trening poczułem się lepiej. No. Tak, słuchaj, ja w to długi, długo, długo nie wierzyłam, że jest coś takiego jak wyrzut endorfin, bo w takim kołowrotku byłam. Ten sport tak często był w moim życiu praktycznie codziennie, więc jakby tego nie zauważałam. Dopiero w momencie, kiedy miałam przerwę trzymiesięczną, bo też musiałam odpocząć i słuchaj, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień czułam, jak psychicznie siadam, jak Aha. mi się nie chce po prostu nawet z domu wychodzić. No I po dwóch miesiącach dopiero, słuchaj, jak poszłam, nie wiem, czy pobiegać, czy zrobiłam trening. Ja pierdzielę te endorfiny, jakby dopiero zostały da. zauważone, nie? No. Więc wróciłam wszystkim honor, którzy mówią, endorfiny po treningu istnieją. Mhm. Istnieją, 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 istnieją i dodają i, kopa. Tak, mam dokładnie tak samo też, kiedy sobie robię właśnie urlop, wakacje, jest ok, jest szczilowanie, ale, ale czegoś brakuje jednak. W pewnym dokładnie. momencie zaczyna tego brakować i. No, zrobienie dobrego treningu robi, robi dzień po prostu. Mhm. Po prostu robi dzień. Chris, co jest dla ciebie jeszcze ważne oprócz pracy, fitnessu? Co jest dla ciebie w życiu takiego ważnego, inspirującego? Ja może powiem tak bardzo krótko, bo staram się żyć z taką zasadą być, a nie mieć. Więc staram się jak najwięcej czasu spędzać z moimi znajomymi, z moją rodziną. Zachowujesz jeździć, balans. Wyjazdy. Tak, na pewno praca nigdy nie będzie najważniejsza, choć bardzo ją lubię, bardzo lubię moją pracę i naprawdę myślę, że mam, może nie szczęście, ale myślę, że mam ten, ten komfort, że lubię swoją pracę i lubię to, co robię, więc to nie jest dla mnie żadna męka. Natomiast uważam, że tak czy siak balans musi być zachowany, więc no ten czas trzeba po prostu no trzeba wypośrodkować. Gdzieś, tak, wypośrodkować. Często widzę na Twoich storiskach, że łowisz, że wędkujesz. Tak. Czyli jest... resetujesz też tam tak. głowę. Dokładnie. Jakby to jest też ta, ta równowaga. Mhm. Dokładnie. Na sali, gdzie jest Ale właśnie skąd powiedz mi. A, czyli tak. stąd, że hałas, ludzie i tutaj totalna to cisza, wychilowanie. No czyli po prostu jesteś jednym z nielicznych ludzi, którzy potrafią zachować ten balans w życiu, który jest mega istotny do prawidłowego funkcjonowania, żeby mm -hmm. nie zwariować w tym e, świecie, nie? No, staram się, staram mm -hmm. się jakby do tego dążyć, wiadomo, że różnie to bywa, każdy ma jakieś tam swoje różne momenty, swoje różne chwile, czasami trzeba trochę więcej popracować, czasami można trochę mniej sobie pozwolić, natomiast... Y jednak staram się też być jakby w tym, co mówię, być wiarygodnym, dlatego no, robię też tak. Mm -hmm. Jak najwięcej na to czasu poświęcam, jakby, żeby, żeby tak robić, żeby łowić terapię, <grym grym> żeby... siedzieć nad tą wodą, ale też siedzieć na sali fitness i jakby, mm -hmm. żeby to wszystko było zrównoważone. E, jaki jest Rodzaj, ulubiony rodzaj Twojego treningu, co najbardziej lubisz ćwiczyć? Mówię teraz tutaj konkretnie, apeluję do Ciebie, mhm. nie do Twoich podopiecznych. Skupiasz się na klatce, na nie wiem, nogach. Jaki jest rodzaj ulubiony twojego treningu i partia mięśni? Yy, ogólnie jest to raczej trening siłowy. Yy, lubię ten trening. No, lubię podnoszenie dużej ilości żelastwa. Yy, jest on też taki satysfakcjonujący, zwłaszcza jeżeli robimy progres. Nawet czasami ten progres jak już w takich większych obciążeniach, gdzie już dochodzimy do tych maksymalnych naszych wartości, jest niewielki, ale jest i powolutku idzie, i, i to jest też bardzo fajne. Aktualnie, moim ulubionym ćwiczeniem jest chyba martwy ciąg. Nie wiem, coś jest takiego w tym ćwiczeniu, że to podnoszenie tej sztangi z ziemi niby takie proste, ale jednak jest tam tyle jakichś takich różnych niuansów, które jakby ciągle jeszcze próbuję sobie wyszkolić, bo udoskonalić, udoskonalić żeby ta technika była faktycznie taka perfekcyjna. Bo to już jakby już tylko ci koneserzy dojrzą te takie niuanse, i jakby no to ćwiczenie daje takie możliwości, żeby dużo się w nim progresować i też duże obciążenia podnosić, co mm -hmm. jest no fajne. No jest mega budującym ćwiczeniem po prostu na całe ciało, które no, polecam ogólnie każdemu. No ktoś właśnie, nie ma Chris, i tutaj mm -hmm, tak płynnie przechodząc. Yy... Od czego i w jaki sposób należy zacząć trening? Jak przychodzi do Ciebie potopieczna? Od czego zaczynamy? Czy rzucamy się od razu na e, trening siłowy, na żelastwa, tak jak powiedziałeś? Czy m, są to treningi dziesięciominutowe? Jak zacząć? Gdybym przyszła do Ciebie i się zapytała Chris, jak zacząć trenować? Od czego mam zacząć? No, jeżeli ktoś już przychodzi do mnie, to najczęściej na samym początku sprawdzamy sobie możliwości danej osoby, robimy sobie różne testy gibkościowe, mobilnościowe, bo nie oszukujmy się, nasze ciało nie jest przystosowane do pracy siedzącej w tak dużym wymiarze, więc po prostu ono przybiera już formę tego krzesełka, więc my musimy zobaczyć, czy faktycznie jest już są jakieś, czy są jakieś wady postawy. No po prostu trzeba zobaczyć, czy jesteśmy w stanie ćwiczyć bezpiecznie. Ale, Ale uważasz, najpierw... że trening siłowy jest dobrym rozwiązaniem, żeby Schodnika, że tak powiem, żeby wyrazić. Się. Jak najbardziej. Weź i... Jak najbardziej. Mhm. Jakby trening siłowy jest dla wszystkich, tylko to musi być po prostu zrobione w miarę mądrze, mądrze i powolutku sobie rozpoczynać. Trening siłowy też jest jakby na samym początku treningiem z własną masą ciała. Więc nawet takie przesiady z własną masą ciała, jakby bez żadnego obciążenia. Mhm. Też już będą dla niektórych osób na początku jakby swojej drogi będą szczęingiem siłowym, bo będą te nogi wzmacniały Nie bez, będziemy, dodatkowego bez dodatkowego obciążenia. obciążenia. I później z czasem dodawać sobie po prostu troszeczkę tych obciążeń ćwiczenia wykorzystywać na samym początku te najprostsze, które dają nam najwięcej po prostu korzyści, nie patrzeć na dziwne kombinacje, zacząć od totalnych podstaw, od takich naprawdę filarów i od tego później wychodzić sobie do dalszych części, mm -hmm. do dalszych różnych, bo trening siłowy jest mega różnorodny, mega Ćwiczeń na siłowni jest cała masa i jeszcze więcej. Mm -hmm. Także warto zacząć od tych najbardziej podstawowych, typu właśnie przysiad, typu pompka, jakieś podciąganie. Pompka na początek, Chris. Oczywiście. No, proszę cię. Oczywiście. No, gdzie, jak? Oczy... Jeszcze powiedz, że podciąganie, nie, też podstawa. Podciąganie, jakby. Ja uważam, że dobrze by było, gdybyśmy się umieli podciągać. To jest taka zdolność już, która jest na troszeczkę wyższym poziomie, oczywiście. Natomiast wiadomo, że nie będziemy rozpoczynać. Od pewnego podciągania, bo wszystko to będziemy sobie robić w tych łatwiejszych wersjach, tak samo pompki, ale no, uważam, że ten trening z własną masą ciała jest też taką podstawą, żeby w ogóle zrozumieć, gdzie to nasze ciało jest w przestrzeni, jak funkcjonuje. I zacząć od tych właśnie podstawowych ćwiczeń z własną masą, ewentualnie wykorzystywać sobie jakieś drobne sprzęty, handle, jakieś sztangi, ale też raczej mniejsze obciążenia. Mm -hmm. Cały trening może się zawrzeć z własną masą, tak naprawdę na samym początku. Okej, okay. trenujemy, Chris. Mówimy tutaj teraz oczywiście też o osobach totalnie początkujących. Ile taka osoba powinna w tygodniu ćwiczyć? Dwa, trzy, cztery, może codziennie? Jak rozliczać te jednostki? Osoba początkująca mhm. uważam, że na sam start powinna sobie zacząć od takich dwóch jednostek w tygodniu. Mówimy tutaj o takim treningu streety na siłowni. I z czasem, jeżeli się też będzie jej to podobać, no to dołożyć sobie, żeby te trzy jednostki w tygodniu były. I to już jest taka wystarczająca objętość, żeby, żeby tą sylwetkę kształtować tak naprawdę. A z czasem, kiedy nabieramy już doświadczenia, wiadomo, że można sobie dokładać już więcej tych jednostek. Cztery, nawet do pięciu razy w tygodniu. Niektórzy trenują i sześć, i więcej. Yy, natomiast... uważam że jest to okej okay dla osoby, która jest już osobą powiedzmy zaawansowaną, ale kiedy ona się ma regenerować? Jakby wiesz, sześć jednostek treningowych po półtorej godziny na siłowni, ja uważam, że to jest cholernie półtorej, dużo, tak. bo bardzo często o... wtedy... Mhm. Yy, nie dbamy o regenerację, nie dbamy o rozciąganie, po prostu ciśniemy te jednostki treningowe, i moim zdaniem nie mówi się o czymś takim jak przetrenowanie organizmu. Mhm. Ja sama tego doświadczyłam, i teraz jakby idę w tą stronę, że przyciśnij dietę, zmniejsz jednostkę treningową do czterech razy w tygodniu i zadbaj o regenerację, mhm. o rozciąganie i tak dalej. A jakby tutaj mówię, w kulcie kulturystycznym. Jest zupełnie inne przesłanie, nie? No, że cisnąć, tak, jak... cisnąć cisną, dwa razy, jak obserwuję niektóre osoby z Instagramu, które chodzą na siłownię. One ćwiczą trzy razy dziennie. I jakby taki przekaz dają ludziom, yy, którzy w ogóle nie mają pojęcia na ten temat. No, I taka tak. osoba właśnie zaczyna. Jeszcze tylko ci dokończę. Ja pamiętam, na obozie dziewczynę, która, słuchaj, trenowała dwa razy dziennie i przyjechała i w ciągu dwóch czy trzech miesięcy, przez to, że myślała, że właśnie lepiej jest dodawać tą jednostkę treningową, mhm. przytyła, słuchaj, pięć kilo, złe samopoczucie, zatrzymanie wody w organizmie, bo ona widziała, że ktoś tam ćwiczy dwa razy dziennie i ona zaczęła no tak, też... bo myśli, że wiesz, jest moim zdaniem za mało przekazu o regeneracji od właśnie z mniejszą jednostkę zrób porządne cztery treningi trwające nawet tak jak ty robisz dwie godziny, ale mi też czas na odpoczynek, żeby mięśnie miały czas się zre zregenerować. Oczywiście, oczywiście, jakby ja też to wszystko jakby często porównuję, nie lubię tego jakby samego systemu, ale, ale tak porównuję do takiego systemu troszeczkę przedmiotów szkolnych, mhm. jeżeli Chcemy mieć y, świadectwo z paskiem no to nie możemy mieć jakiegoś przedmiotu mniej niż powiedzmy trójkę tak więc jeżeli mniej niż piątkę na chyba przykład teraz. właśnie no trzymamy na przykład jeżeli trzymamy dietę mm, ok mamy treningi ale nie mamy snu no to średnia nam nie wyjdzie taka jakbyśmy chcieli jeżeli Dokładnie. faktycznie tak. będziemy mieli te wszystkie elementy zamknięte no to wtedy osiągniemy te najlepsze rezultaty dlatego właśnie też dużo osób nie osiąga tak szybko tych rezultatów ponieważ któreś jakby, ogniwo leży któreś ogniwo leży a najczęściej leży kilka ogniw. Mhm. Właśnie ta regeneracja, ensen, przetrenowanie to też jest, no tak, dużo osób na początku Jasne. się rzuca w tak. ten wir treningów i lecą po prostu do oporu. Mhm. No i to trwa najczęściej tak pół roku do roku, aż się zaczynają pierwsze kontuzje. Mhm. No i wtedy trochę zaczynają mądrzeć. Idą do tak. fizjoterapeuty, fizjoterapeuta mówi... Dokładnie. Mniej, dokładnie. więcej rozciągania i wtedy zaczynają się jakieś tam faktycznie lepsze też efekty. Tak Ale z powiem. doświadczenia mogę powiedzieć, że dopóki ktoś właśnie tej kontuzji nie osiągnie, nie wyda trochę pieniędzy na fizjoterapeutów, to będzie cały czas powtarzał: Szkoda mi czasu na rozciąganie, bo mam jeszcze do ugotowania, do posprzątania tak jest. to, tamto, sram, to. No i e, każdy musi zatoczyć to chyba koło, żeby. Zacząć się rozciągać. Ale wracając do naszego tematu, powiedzmy trenujemy na początku dwa razy w tygodniu, potem zwiększamy do czterech tych jednostek. Czy skupiamy się, Chris, na przykład w poniedziałek na klatce piersiowej? Bo wiesz, prowadzenie zajęć grupowych mhm. zupełnie inaczej wygląda. Tam tak. pracuje całe, całe, ciało. całe ciało. Podczas crossfitu pracuje raczej całe ciało. Mhm. Ale idąc na przykład na siłownię, jak wygląda plan treningowy rozłożony na tydzień cały? Oj, to jest akurat też dosyć obszerny temat, natomiast no jakby można sobie ten plan podzielić na różny sposób. Naprawdę bardzo dużo jest jakby różnych schematów, którymi możemy pracować. Możemy sobie pracować z schematem. Na jednym treningu robimy na przykład górę ciała, na drugim treningu robimy dół. Mamy cztery jednostki, więc robimy dwa razy dół, dwa razy górę. To jest też bardzo fajny system. Można to dzielić też na inne rzeczy, właśnie na przykład, żeby tą. Już samo jakby odchodzi się troszeczkę właśnie od tego, że na przykład w poniedziałek robimy klatę, w środę robimy, nie wiem, nogi, potem robimy plecy. Mm -hmm. Odchodzi się. Już raczej się od tego odchodzi, to jest raczej, jeżeli już, to dla osób bardziej zaawansowanych. Bo oni wtedy ten trening robią faktycznie 2-3 godziny i to są zupełnie inne objętości, zupełnie nie dla takiego złego śmiertelnika. Więc raczej bym się skupiał na takich właśnie podziale jak góra, do ciała. <todzicje> Ewentualnie nawet robić sobie każdym razem można sobie robić nawet full body workout, tylko dzielić sobie także na każdym treningu troszeczkę inne płaszczyzny jakby poruszamy. Jeżeli robimy na klatkę, to robimy sobie raz na ławeczce skośnej wyciskanie, raz na, raz na skosem do dołu. Jeżeli robimy nogi, to robimy sobie raz przysiady, raz wykroki, raz martwy ciąg, raz coś innego. I <todzicje> tak sobie też modzielamy. możemy dzielić. Natomiast <todzicje> <todzicje> ten góra Natomiast jest ogólnie cały schemat każdemu się wydaje, że jest to bardzo proste. Natomiast no, po coś się też szkoliliśmy, żeby tak. przekazywać tą wiedzę. Nie jest to takie proste, jakby się mogło mhm. wydawać, prawda? Więc tutaj można się zapisać na te treningi do Krisa i będzie najłatwiej. Kris, kolejne pytanie, bo ja mam wrażenie, że ja przynajmniej bardzo często dostaję zapytania, jaki jest trening najbardziej efektywny i mam wrażenie, że co trener to zupełnie inna odpowiedź. Mam wrażenie, Wrażenie, że każdy z nas ma taką jakby ulubioną część, jakby rodzaj treningu. Mhm. Jedni siedzą bardziej w interwałach, jedni w siłówce, inni w kardio i tak dalej. I każdy będzie gdzieś tam trochę wypychał na samą górę tą część, którą, którą e, fa lubię. lubi, faworyzuje mhm. i tak dalej. Czy według Ciebie ma znaczenie, jakim rodzaj treningu e, wybieramy, czy nie ma to totalnie znaczenia w dążeniu do osiągnięcia lepszej sylwetki? Jeżeli, znaczy, wszystko właśnie zależy od tego naszego celu. Celu. Wtedy nie ma czegoś takiego jak najlepszy trening po prostu dla wszystkich. Każdy musi sobie dopasować do siebie ten trening. Bo jedni będą właśnie bardziej chcieli się zmęczyć na macie. Tak. To są interwały, inni lubią pójść pobiegać. No ale właśnie samo bieganie nie do końca nam. Da zamierzony no efekt, nie, prawda? Nie, nie. Jest to fajna dyscyplina. Ja zawsze to powtarzam przewietrzyć głowę, Oczywiście. pobyć ze swoimi myślami, hmm. zgubić trochę tej tkanki tłuszczowej, natomiast no żeby wymodelować ciało, to potrzebujemy minimalnego sprzętu, ale go I potrzebujemy. Tak, treningu oporowego. Czyli Dokładnie. Tego treningu siłowego. Tyłku, tyłka nie zrobimy nie. na własnym obciążeniu i A biegając. Nie, nie biegając, tak. Dokładnie. Na dużej redukcji, na dużym deficycie. No, też to już go nie zrobimy. Nie, nie. samo jakby, samo spalenie tkanki tłuszczowej, bo się tak mówi, bo się tak mówi o, o tym spalaniu właśnie tkanki tłuszczowej wtedy nam się odsłoni brzuch. No brzuch się nam odsłoni, ale co nad pod tym brzuchem będzie, co pod tą tkanką tłuszczową na brzuchu jest, czy jest kratka, czy nie ma tej kratki. Kiedyś było takie, takie, było takie, stwierdzenie i to właśnie wśród takich osób, które chodziły na siłownię, że jak nie, bo ja to tylko muszę spalić tkankę z brzucha i tam kratka będzie. No ale najczęściej te kratki wcale jakieś tam za dużo dużej nie ma, ponieważ no, no mięśnie nie są pobudzone, nie są pobudzone, jeżeli tego brzucha nie robimy, to po prostu nie będzie takich tych mięśni, nie będzie tej kraty na brzuchu przysłowiowej. No. Mhm. Ale ja mam świetny pomysł do przekazania tutaj informacji naszym słuchaczom, że możemy to podzielić na dwa tematy: redukcja i budowa masy mięśniowej, mhm. tak? Rzeźba, o, tak. nazwijmy to tak. Do redukcji, jaki będzie, oprócz tego, że musimy być na deficycie kalorycznym, to jaki jeszcze trening, rodzaj treningu będzie tak naprawdę chyba każdy? No, każdy rodzaj treningu, jakby wszystko zależy od tego właśnie, jakie mamy, jakie mamy cele, natomiast na pewno troszkę więcej tego kardio by się przydało wtedy, żeby też tego, tej, tej tkanki tłuszczowej troszeczkę więcej jakby spalać na samym treningu. Interwały też jak najbardziej, ale pod no na redukcji często mamy troszkę mniej siły, więc nie ma, na to, nie ma na to miejsca na takie mocne treningi 3-4 razy w tygodniu, właśnie jakieś takie super mocne interwały, natomiast Natomiast na takie właśnie cardio, które będzie bardziej jakby jednostajne na troszeczkę niższym tętnie, jak najbardziej wtedy to jest yy, potrzebne po prostu. Mm -hmm. Szybkie szkolenie na temat gubienia tkanki tłuszczowej w dwóch, trzech słowach, ale mniej więcej to tak wygląda. Jak budujemy, jak rzeźbimy nasze ciało? Troszkę na pewno więcej kaloryczności, na pewno więcej białka w naszej diecie. Mm -hmm. Na pewno trening siłowy, prawda? Tak, zdecydowanie. Na sprzęcie. Mhm. Mm Mhm. Jak zrobić, Chris, tak w skrócie, pośladki, właśnie ten płaski brzuch, bo o to jest najwięcej zapytań. Jak zrobić duże brazylijskie poślady? i Jak zrobić kratę na brzuchu? Kratę na brzuchu. Przede wszystkim trzeba ten brzuch robić. No i druga rzecz, trzeba po prostu mieć ten... Jeżeli chcemy mieć kratę na brzuchu, to musimy mieć niski poziom tkanki tłuszczowej, więc jakby płaski brzuch to jest po prostu, równa się niska, niska tkanka tłuszczowa. Natomiast jeżeli chcemy mieć kratkę na brzuchu, trzeba ten brzuch ze 2-3 razy w tygodniu robić. przetrenować. Trzeba robić tre... i takie bardziej ćwiczeniami, bo myślę, że nawet nie setkami tysięcy brzuszków zrobić... Kilka powtórzeń troszeczkę cięższych ćwiczeń, jakby trudniejszych dla nas. Wtedy ten brzuch będzie dużo szybciej, będzie nam pracował na dużo szybciej. przykład się jakie masz na myśli tutaj ćwiczenia? E, takim, jednym z takich jak ulubionych, twoich? ulubionych moich ćwiczeń na brzuch jest to tak zwane kółeczko. Mm -hmm. e, czyli takie rozjazdy na kółeczku. E, wiadomo, że osoby ale początkujące mówili, nie, słuchaj, będą, nie, będą, nie będą jakby zaczynać od tego, tego mm. ale kiedy ten brzuch już troszkę ma siły, możemy zaczynać sobie takie łatwiejsze wersje na tym kółeczku. Albo na slajdysku to można Albo zrobić. Albo na slajdysku, dokładnie. Z drugiej strony, pamiętam, Pamiętam, słuchaj, że fizjotera... był taki moment parę lat temu, że ci strasznie negowali to ćwiczenie. Mhm. Bardzo. Że są takie przyciążenia na kręgosłupie, że bardzo często jest wiesz, załamanie w odcinku lędźwiowym. Oczywiście tak. tutaj mówimy, że musisz mieć z kolei mocny Za, brzuch. Tak. I zrobić to technicznie prawidłowo, prawda? Więc tutaj mówimy chyba o takim level naprawdę już... No jeżeli chcemy robić takie pełne, pełne ćwiczenie w pełnej wersji, to jak najbardziej ten brzuch musi być na tyle silny, żeby przytrzymać nam plecy, żeby one były po prostu nieruchomo. Dokładnie. Zabetonowane muszą mm -hmm. być. Jeszcze jakieś jedno ćwiczenie na brzuch. E, unoszenie nóg w zwisie. To jest chyba jedno z fajniejszych ćwiczeń też dla mnie przynajmniej na brzuch. E, nogi plecy. zgięte czy proste? Można zacząć sobie na początku same kolana mm -hmm. unosić, później z czasem dorzucić sobie kolana. Kolana z wyprostem nóg, a potem już same, same nogi, najpierw do 90 stopni, a potem do samego drążka. Dziewczyny? Kupujemy drążki do domu. Tak, <laughs> jakby sprzęt to było? Mało, to kupujemy. brążki ćwiczenie To można zrobić sobie przenieść z płaszczyzny pionowej na płaszczyznę poziomą. Czyli zrobić sobie zapaść się z jakiegoś stoła, mm -hmm. stołu, Soł. krzesełka, mm -hmm. drabinki i robić to samo, tylko jakby w tej wersji na płasko. Mm -hmm. Okej, okay, czyli tutaj przekaz ćwiczymy ten brzuch, żeby była krata, niska tkanka tłuszczowa i oczywiście. Ale ten... jeżeli ktoś nie chce mieć tej kratki, to wtedy tego brzucha nie musimy być. Nie jakoś musi aż tak robić, bardzo. Pracuję przy ćwiczeniach wielostawowych, mm -hmm. takich jak martwe mm -hmm. ciągi, przysiady, więc jakby potem już zrobimy sobie redukcję, to ten brzuch będzie po prostu płaski, ładny i, i też. No bo kratkę. Nie nie każdy, Każda dokładnie chce mieć tą kratę. Poślady, obrazy, no, liście, no duże poślady. To jest też taka kwestia, która y, zawsze budzi dużo, y, dużo taki jest taki gorący temat bardzo i y, ten temat się bardzo mocno przewija, natomiast y, jeżeli ktoś chce mieć poślady, to po prostu trzeba je trenować. Trzeba je trenować je. Ja uważam, że trzeba trenować je na dwa sposoby i najlepiej, żeby to było dwa razy w tygodniu, wtedy te posiadki uderzamy. Porządne ćwiczenia, po pierwsze, podzielić sobie ćwiczenia na dwie grupy. Porządne ćwiczenia siłowe, z dużym obciążeniem, z dużą sztangą, na mniejszej ilości powtórzeń. I druga grupa, więcej powtórzeń na troszkę mniejszych obciążeniach, yy, i wtedy te pośladki będą pracować właśnie w tych dwóch zakresach: siłowym i w tym trochę bardziej wytrzymałościowym i one będą wtedy tak. rosły ładnie. I, I wtedy faktycznie te efekty będą dużo szybciej, jeżeli będziemy robić to na dwa, dwa razy, sposoby. tak, na dwa sposoby. Mm -hmm. Polecam Kr jakby taki sposób, jest to sprawdzone już przez yy, niejedną osobę, także polecam. Polecam. Chris, ja mam zawsze takie obawy i też yy, mówię tutaj z punktu takiej, wiesz, kobiet, yy, czy ta siłownia nie rozbuduje też naszych ud? Wiesz, każda by chciała mieć wielki tyłek, płaski brzuch mhm. i chude nogi. Oczywiście można jakby wy wy zrobić sobie ćwiczenia, które będą kierowane stricte na, na tyłek i to jakby nie ma też dużego problemu. Yy, natomiast są pewne kobiety, które mają po prostu predyspozycje do mm -hmm. tego, że ta noga mm -hmm. będzie taka jest taka jest taka sylwetka bardziej atletyczna i te mięśnie po prostu bardzo szybko reagują nawet mając niewielkie obciążenia te nogi po prostu rosną jak oszalałe, a tyłek trochę gorzej. Mm -hmm. e, ale no mam przykład swojej koleżanki, która jakby przez 2-3 lata pracowała, już faktycznie sobie te ćwiczenia na pośladek bardziej izolowała mniej było tych ćwiczeń na uda mm -hmm. i faktycznie ten efekt jest no, super, no Naprawdę mm -hmm. super, nawet nie zadowalający. Jest po prostu super. Mm -hmm. Także faktycznie trzeba po prostu sobie bardziej wyizolować ten pośladek, mniej ćwiczeń na UDA, czyli wtedy już mniej przysiadów. Wykroków za Tak, mniej tych, tego typu wszystko, ćwiczeń. Wszystko co mamy na wypychaniu biodra, jakieś hiptrasty, martwe ciągi, wszystko co tam ten tyłek będzie nam mocno angażować, czy jakieś monster walki, tego mm -hmm. typu rzeczy, wszystko to. Także tak. No. Chris, jestem bardzo ciekawa Twojej opinii, bo ja wiele razy czytam w komentarzach, wiadomościach: Ania, no, robię trening od trzech miesięcy, taki jeden mój ulubiony, no i nie widzę efektów. Nie wiem, czy Ty się spotykasz z takimi tekstami, że laski wybierają dziewczyny, kobiety, wybierają jeden ulubiony trening w rozliczeniu tym samym, na tym samym sprzęcie albo i bez. I dziwią się, że nie ma efektu. W ogóle nie no wiem właśnie. skąd to się bierze, nie? że... Najczęściej, jak trening jest ulubiony, to najczęściej robimy go dużo, ale on po prostu w pewnym momencie już przestaje być przestaje efektywny. Być efektywny. No ani się nie męczymy, przez... ani mięśni tak. nie aktywujemy, nic się po prostu nie dzieje. Dwa tygodnie podziałamy sobie na takim treningu i potem już ciało się przyzwyczaja. Jeżeli nie robimy żadnej progresji na tym treningu, no to nie będzie żadnych efektów po prostu. Ale też najczęściej ulubiony trening to jest to, w czym jesteśmy najsilniejsi i to, w czym się czujemy dobrze, a na treningu często trzeba sobie. Troszkę tę tą, tą granicę jednak przesunąć, żeby robić te ćwiczenia, które niekoniecznie będą nas trwać mm -hmm. super frajdę. Nie mówię, że cały trening ma być niefajny, tylko żeby włączać sobie takie ćwiczenia, które też są dla nas jakimś większym wyzwaniem, bo najczęściej one mają właśnie wtedy te efekty. Mm -hmm. No właśnie, a Ty jako trener Chris, trenując dla siebie, wrzucasz w swój plan treningowy ćwiczenia, które. Nie lubisz? Oczywiście, Których nie lubisz? Oczywiście. Ja pogratuluję. Wrzucam. Nawet no właśnie są często takie momenty, które z jednym szczeniem, bardzo się lubiłem i był to kiedyś przysiad i uwielbiałem robić przysiady, uwielbiałem robić nogi. W pewnym momencie przez dwa lata na siłowni prawie tych nóg nie robiłem, bardzo mało robiłem tych nóg, bo robiłem cały czas nogi na fitnessie, więc jakby mm -hmm. już te nogi na siłowni, to już po prostu nie. Coś tam próbowałem sobie wrzucać, yy, natomiast ostatnio po prostu znowu wróciłem do tego, zagryzłem zęby i mówię, robię przysiady. Mam dwa razy w tygodniu teraz te zajęcia, zrobię przysiady, żeby te nogi też jakby były silne i, i dalej jakby. No Tak, no. to nie było moje ćwiczenie ostatnio ulubione, ale wrzuciłem je i robię. Mm -hmm. e, kilka słów jeszcze tak troszeczkę już zahaczyliśmy tematu, ale kilka słów jeszcze Chris, takiego apelu mocnego na temat regeneracji i rozciągania. To jest temat tak pomijany przez osoby ćwiczące, może na takich zajęciach indywidualnych, na siłowni, jakby przekaz może jest inny, albo że ty dopilnowujesz. Natomiast na tych wszystkich takich grupowych, online'owych treningach e, można mówić, 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 a i tak jednak e, gdzieś to jest pomijane i zrzucane na, ostatni, e, na ostatnim miejscu. Więc mhm. apel tutaj, poproszę apel do wszystkich trenujących, że regeneracja i rozciąganie jest tak samo ważne jak jednostka treningowa. No to tak jak już przed chwilką powiedzieliśmy, no są te przedmioty w szkole, jeżeli nie mamy tej regeneracji, nie mamy tego, tego, tego odpoczynku, no to nie będzie efektów po prostu. W pewnym momencie przyjdzie ta ściana, która się nie ruszy do momentu, aż tego nie zmienimy. I to prędzej czy później każdemu wychodzi. Brak regeneracji, brak rozciągania. Ja też nie będę mówił, że jestem super tutaj, czysty w każdym, w każdym, jakby aspekcie, aspekcie treningu. Sam się przez wiele lat nie rozciągałem, sam zaniedbywałem to, i teraz różne rzeczy się pojawiają typu kolano skoczka, jakieś tam dziwne rzeczy na stopach. To wszystko jakby jest... Wraca. Wraca. Nie wraca ma Wraca prędzej siły. czy później. I tak. mimo, że ja sobie czasami mówiłem, nie no przecież ten trening w pełnym rozciągnięciu siłowym, no to przecież ja się rozciągam no, na treningu siłowym. I próbowałem sobie to też wmówić? jakoś tak wmówić, że ten trening siłowy... Ale oczywiście, to było lenistwo czy brak chęci... Brak R chęci, po mm -hmm. prostu totalna czasu niechęć było. na mm -hmm. to na to te, na te rolowanie, na to rozciąganie. Natomiast teraz jednak każdą, każdy ten trening, no po prostu jestem jakby zmuszony do tego, żeby rozpocząć od odpowiedniej mobilizacji, żeby to ciało na treningu odpowiednio pracowało. No więc ta rolka, takie rozciąganie dynamiczne przed treningiem, żeby te zakresy przywrócić, no jest po prostu konieczne, bo Później po prostu na treningu też wszystko boli, są różne jakieś, a, a, takie miejsca, które po prostu zaczynają uwierać. Mm -hmm. I no niestety, mm -hmm. bez tego odpowiedniego rozciągnięcia, kiedyś się nie chciało poświęcać tych 10 minut, to teraz trzeba poświęcać 15-20 przed treningiem, żeby, żeby mieć odpowiedni trening. Tak. Ostatnie pytanie, Twoje plany na przyszłość. Moje plany na przyszłość. Zawodowe, zawodowe. Mówiłeś, że tutaj troszeczkę teraz tak. e, zmieniasz, stawiasz na e, swój rozwój, na swoje nazwisko. E, chcesz decydować tak. o swoich podopiecznych, co robisz, właśnie jakie są Twoje plany. Dokładnie tak. E, to. No, przychodzi teraz jakby kolejny etap mojego życia, który jest właśnie podyktowany jakimś tam moim wewnętrznym, moją wewnętrzną chęcią, potrzebą. moją wewnętrzną potrzebą, żeby przejść też ten etap jakby trenerstwa stricte na jakby na, na własnym, czyli mieć tylko i wyłącznie swoich podopiecznych i jakby wszystkie sprawy, wszystko załatwiać jakby tylko z nimi. Może gdzieś tam powiedzmy za dużo powiedziane rozwój Instagrama, ale gdzieś tam w tym Instagramie też bym chciał się troszeczkę więcej pojawiać. Dawać takich treści troszeczkę i ale też rozrywkowych może. Mhm. Lubię takie czasami wrzucać śmieszne filmiki. Na pandemii się to bardzo, bardzo fajnie przyjmowało, więc myślę, że będzie takie, takie coś też kontynuowane. No i na razie ta trenerka jak najbardziej będzie w moim życiu, bo jest to bardzo fajne i cały czas gdzieś tam się można rozwijać, jest tak szeroki zakres po prostu teraz jakby obowiązków trenera. Poza tym też jakby kompetencje trenera też rosną z każdym rokiem, więc trzeba się dokształcać. Już w pewnym momencie też wchodzą jakieś tam elementy fizjoterapii, na których Odrobinkę warto by było się znać. Ja nie mówię, bo so. trener personalny jakby mhm. też jest tak, że dużo osób myśli, że trener personalny jest od wszystkiego. Nie, trener personalny ma uczyć, jak prawidłowo ćwiczyć, ma pilnować jakby progresu, ma pilnować pewnych takich elementów, ale on nie jest fizjoterapeutą, on nie jest masażystą. Jeżeli ma podstawy, super, jest na plus, ale to nie jest obowiązku trenera, także ja bym chciał też rozwijać właśnie inne kompetencje mhm. i myślę, że to na najbliższe kilka lat będzie, będzie moim jakimś tam celem? Powodzenia, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Słuchajcie, świetny wywiad, dużo merytoryki, dużo inspiracji, dużo motywacji, motywacji która nie istnieje. Która istnieje. <głos》>. Dzisiejszym moim gościem był Chris, Krzysztof Wawer. Więcej znajdziecie informacji o nim na profilu instagramowym. Tak, Dzięki jest. za rozmowę. Dziękuję bardzo.